Siema ludziska! Witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, która będzie niczym innym jak po prostu Q&A-em. Tylko z inną nazwą niż inne Q&A. Czułem potrzebę, żeby zrobić taki film, ponieważ mam coraz więcej komentarzy, subów już troszeczkę mam, bo jest ponad 1600, więc myślę, że to już po prostu czas, żeby z wami jakoś taki kontakt chociaż nawiązać i czy to podpowiadać na hejty, czy po prostu na jakieś normalne komentarze, bo jesteście ciekawi czegoś. Myślę, że taka seria będzie całkiem spoko, prawda? I oczywiście, aby była jak największa zabawa, odpowiadam w pierwszej kolejności na hejty. Wyprostuj seryja! Jezu. Nie da się, nie da się, aj ludzie! Ja nad tym nie panuję. Przepraszam. Mam pomysł. Idź się kurwa rozpędź i pierdolnij głową w mur. Trafiasz zajebiste karty, a jesteś ciotą. To się da zrobić. Dobra, więc tak jak widzicie, jestem w salonie. Spróbuję się rozpędzić i uderzyć w to miejsce głową. Tutaj. Czyli między mniej więcej kanapą. Dobra, między obrazem a drzwiami i nad kanapą. No, to spoko. Rozpędzam się z końca pokoju, a tak mniej więcej z końca, bo trochę się boję. Ściągnąłem sobie kapcie, żeby mieć mniejszy poślizg. Chociaż nie wiem, może by w sumie było lepiej. Więc tak, rozpędzam się na twoje życzenie, kolego. Dobra, więc tak. To jest pierwsza próba. O Jezu, jak się boję. Dobra. Nie, czekajcie. Trochę się cykam, jeszcze raz. Ej, serio się boję. Ja pierdzielę. Kurde. No bo w sumie, dobra. Lecimy. Mamo. Łapka w dół. Wiecie co, tak. Okej, łapka w dół, no bo mu się nie spodobało, powiedzmy, tak? Ale patrząc na awatar i ten dopis 69, wiecie, mam takie skojarzenia z dwa króliczki. Nie. Przepraszam. Bo twoja matka zdeformowana śmierdzącą biedą wpierdala pasztet z chlebem. Po pierwsze, panie Bronisławie, bardzo, bardzo nieładnie. Po drugie, spróbujmy to chociaż trochę zanalizować. Twoja matka zdeformowana śmierdzącą biedą wpierdala pasztet z chlebem. Naprawdę. Allah Akbar, boom! I po narodowym XD! Nie wstawię wybuchu. Deklu, rób skróty meczów, a nie całe odcinki. No przepraszam. Przepraszam. Chorujesz na jakąś chorobę? Bo wyglądasz, jakbyś jakiś ente był. Na coś, wiecie, każdy na coś choruje. Ja nie choruję. Tak. Ten komentarz, dokładnie ente, spowodował, że musiałem sprawdzić, co to jest ente, bo z czymś mi się kojarzyło. Co za gówniany film? Przez u otwarte. Tu się jebni. Kocham cię. Gramy górą. O. Ty kutasie. Ale wiecie, dobrze, okej, ty kutasie. Ale że dziewczyna to mówi. Ale że dziewczyna. Nieładnie. Ty chyba lik nie odróżniasz. No, przepraszam bardzo. Odróżniam. Przecież Polska Liga gra w Hisz... ale o co tobie chodzi? O to... To, że Real na przykład jest w lidze angielskiej, a Barcelona jest we Francji, ale bardziej w Hiszpanii, więc gra w Hiszpanii, to ja myślę, że na przykład Krychowiak jest Hiszpanem. A tak serio, to nie wiem, o co chodzi w tym komentarzu. Obrażasz Niemców? To obrażasz moich wujków! Dwukropek, myślnik, nawias, otwarty.
Po pierwsze, ja nie obrażam Niemców. To, że powiedziałem w filmie tam którymś, że Szwaby i tak dalej, niemiaszki, bla bla bla, to nie miała być obraza Niemców, chociaż nią była, ale to nie była obraza. Chociaż tak naprawdę to nią była, ale niezamierzoną. Mam znajomych Niemców i to dość sporo znajomych Niemców i ich bardzo lubię i nie mam powodu, żeby ich nienawidzić, ani obrażać, ani nic z tych rzeczy, więc powiedzmy, że zamykam ten temat. Ty se tam nie przeklinaj! Nie przeklinaj! Możesz tak nie przeklinać na filmikach, a tak to z SPX te filmy. Co ty tak przeklinasz? Łapka w dół, bo przeklinasz. Okej, wiem, że przeklinałem w starych filmach, teraz już trochę mniej przeklinam, bo w sumie jakoś tak nie mam powodów. Ja generalnie te komentarze, cały ten temat widzę w taki sposób. Trzeba było nie sprzedawać Robena. Wiem, że na mój kanał dużo ludzi przyszło z tego filmu, gdzie otwierałem paczki i wyskoczył mi Robin. Wypadł mi Robin. I następny film to było to, że wypadło mi samo gówno. I przez ten film wzięły się hejty. Dlaczego sprzedałeś Robina? Nie przeklinaj, to tam, to siamto i w ogóle, i w ogóle. Dlaczego sprzedałem Robina? Już wam odpowiadam. Otóż, to, że miałem farta przy otwieraniu paczek, nie oznacza, że ja w to Ultimate Team gram cały czas. Gram, ale dobrze wiemy, jak ciężko jest ułożyć dobry zespół, bo to trzeba mieć jednak troszeczkę pieniędzy. A Robin nie pasował do mojej koncepcji, ponieważ robię Ligę Hiszpańską, aż żadnej innej nie mam zamiaru robić. A więc sprzedałem Robina, żeby otwierać następne paczki, bo skoro miałem farta, to stwierdziłem, trzeba zaryzykować, może wypadnie znowu coś fajnego. To, że nie wypadło, no trudno. Żyję dalej. Gram Uli Yamate Teamę. Ja nie. Ja nie gram w to. Nie wiem. Nie. Dalej. Podoba mi się ta seria. Daję suba i czekam na kolejne odcinki. I takie podejście lubię. Ktoś docenia moją pracę. Grasz na PS3? Czy PS4? Gram na PlayStation 4. I nie podaję wam mojego niku, bo chyba sami się możecie domyślić dlaczego. Ziomek, przyjemnie się ciebie słucha. A wiecie, że jak ja słucham samego siebie na tych filmach, montując, to czasem siedzę tak o... Tak, powinienem zatykać uszy, ale jednak muszę słyszeć, co montuję. Bo chyba coś w tym jest, że jak się słyszy swój głos, nagrany na czymś, to sobie myślisz takie, o ja pierdziele, jak ja brzmię, jak ja gównianie brzmię. Gramy górą, niesamowite szczęście! A mógłbym wiedzieć, jakim programem nagrywasz? Jak zawsze like. Opowiem wszystko, co robię po kolei, kiedy nagrywam FIFA. Generalnie, zaczynając kręcić, normalnie ustawiam za telewizorem statyw z kamerą, ustawiam go na siebie. Następnie, włączając FIFA, daję przycisk share dwa razy, żeby nagrywało obraz z FIFA. Jeśli skończę nagrywać, bo niestety nagrywanie na PlayStation 4 to jest tylko 15 minut i potem trzeba jeszcze raz dać nagrywanie, dlatego musi być tam, wiadomo, przeskok na filmie. No i wtedy dopasowuję znowu, prawda, obraz z kamery do obrazu gry i heja. Także tak, nagrywam nie z kabla i z jakiejś tam nagrywarki, tylko z samego playa. Ale nagrywarkę mam zamiar w przyszłości kupić, ponieważ chcę, żeby była lepsza jakość, prawda, obrazu. Chociaż z tego co widzę, nie narzekacie. Nie narzekacie na obraz z FIFA 16, ani z tam z innych gier czy czegoś, więc chyba dobrze nagrywa PlayStation 4, prawda? Real Madrid kontra Manchester City, proszę, dałem ci suba! Dziękuję za suba, ale nie przekupicie mnie subami, wybieram komentarze, które mają najwięcej lajków. Dobra, jeszcze raz to powiem. Pod najnowszym, nie pod starymi filmami, tylko pod najnowszym zawsze jaki jest, wybieram komentarz, który ma najwięcej lajków. A mówię to tylko dlatego, że się obrażacie. Po prostu się obrażacie, że nie wybieram waszych komentarzy. Ale tych komentarzy jest coraz więcej. I jeszcze piszecie mi na privie na Facebooku. I piszecie mi tam, i siam, i hejtujecie, i uciekacie, odsubowywujecie, bo was nie wybrałem. Ale wiecie, jak to jest. Mam taką zasadę. Najwięcej lajków, więc komentarz, który ma najwięcej lajków, wybieram. Koniec teorii. Dziękuję bardzo za dotrwanie do tego momentu. W komentarzach pod tym filmem
Oczywiście piszcie mi pytania do mnie. Jeżeli wam się spodobało, albo po prostu jesteście ciekawi czegoś, to możecie zadawać śmiało pytania właśnie w tych komentarzach pod tym filmem. Albo jeżeli jesteś hejterem, tak, jeśli jesteś hejterem i masz mnie w dupie i hejtujesz, proszę bardzo, komentarze są dla ciebie. Dzięki tobie, hejterze, pamiętaj, istnieje ta seria, bo jednak odpowiadanie na hejty jest zawsze ciekawsze, bo się coś dzieje, bo można się pośmiać z mojego krzywego ryja. To jest wspaniałe. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.